Znajdujemy się w parku Jana Pawła II w Łomży. To właśnie tu spotkam się z rodzicami Julki Kieszkowskiej. Dziewczynka urodziła się z wrodzoną wadą serca i ma za sobą kilka poważnych operacji. Dzisiaj sprawdzimy, co słychać u Julki, a także jak wygląda jej stan zdrowia. Zapraszam Państwa serdecznie do obejrzenia materiału wideo. Zacznijmy od samego początku, tak aby osoby, które po raz pierwszy będą miały możliwość usłyszeć tę historię. Diagnoza jak brzmiała początkowa? O chorobie Julki dowiedzieliśmy się już w trzecim miesiącu ciąży. I diagnoza była taka, że Julka urodzi się z bardzo poważną, krytyczną wadą serca. No, byliśmy przerażeni, ale lekarze też do końca nie tracili nadziei, że jednak to serce się jeszcze trochę chociaż naprawi do momentu porodu. No tak się nie stało. Stało się tak, że Jula urodziła się rzeczywiście z krytyczną wadą serca. Jest to tak zwane wielowadzie. To nie jest jedna wada do naprawy, ale cały zespół złożonych wad serca. No i w związku z tym zaraz po porodzie, 2 tygodnie po porodzie, Jula miała swoją pierwszą operację w Warszawie. To była tak naprawdę operacja paliatywna, czyli tak naprawdę miała za zadanie utrzymać Julkę przy życiu na jakiś okres czasu. I droga, którą lekarze w Warszawie mogli obrać, to było jedynie leczenie paliatywne. Dla Julki w Warszawie szans na leczenie w postaci korekty wady serca nie było. Więc po 3 operacjach serca w Warszawie, kiedy myśleliśmy, że jest to rzeczywiście jedyna ścieżka, która Julce może pomóc, zaczęliśmy myśleć o tym, że może jednak, mimo tego, że lekarze nie dają szans, lekarze w Polsce nie dają szans, że może gdzieś jest ta szansa dla Julki za granicą. I zaczęliśmy konsultować ją w innych ośrodkach, w najlepszych ośrodkach na całym świecie. Wysłaliśmy kilka zapytań o możliwości leczenia Julki w Europie, kilka zapytań do Stanów Zjednoczonych i tak naprawdę dostaliśmy jedną odpowiedź, taką, która nas zafascynowała, w którą nie mogliśmy uwierzyć, że właśnie, że da się zrobić coś więcej. I tak się zaczęła nasza droga leczenia w Bostonie. Tak to mniej więcej wyglądało. Obecnie Julka jest po 6 operacjach serca. 3 pierwsze, tak jak już mówiłam, były zrobione w Polsce. Lekarze zrobili to, co mogli zrobić w naszych warunkach. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, bo po prostu dali jej szansę na to, co zadziało się później. A później Jula w Bostonie miała przeprowadzoną pełną korektę wady serca. Były to 3 operacje. Miały być 2. Niestety pojawiły się powikłania i musiała być przeprowadzona jeszcze 1 operacja serca. Na szczęście zakończyła się bardzo dobrym efektem i w tym momencie leczenie Julki, można powiedzieć, że jest zakończone. Lekarze mówią, że nie trzeba robić już nic więcej. My w to wierzymy z całego serca i z całych sił, że rzeczywiście tak będzie. Wiadomo, że gwarancji na zdrowie nie może dać nam nikt, na nasze zdrowie też nie może dać nam nikt, więc po prostu wierzymy w to, że w to, co mówią lekarze, tak, że nie potrzebujemy więcej interwencji chirurgicznych i że Julka będzie mogła żyć normalnie, bo ma już serce 2-komorowe zamiast 1 komory. Więc to jest finał, którego na początku naszej drogi nawet sobie byśmy nie mogli wyśnić, że się aż tak dobrze to skończy. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że teraz Julka jest w takiej formie, jak tutaj widać. Wrócę jeszcze do momentu, kiedy była Pani w ciąży i dowiedziała się, że Julka urodzi się z wrodzoną wadą. Zapewne emocje, które Pani towarzyszyły, zostaną tak, z Państwem tak naprawdę zostaną już do końca życia. Pamiętają Państwo, co wtedy tak naprawdę czuli i jak Państwo w ogóle starali się zrozumieć tą nową, trudną sytuację? Oczywiście, że pamiętamy wszystko, bo takich rzeczy nie da się łatwo z siebie gdzieś tam wyrzucić. To, co się stało teraz, pozwala nam bardzo rzadko wracać do tych tematów i cieszymy się, że nie musimy tego tak rozpamiętywać. Natomiast te emocje były straszne po prostu. To było coś
strasznego do przyjęcia, niemożliwego do przyjęcia. Byliśmy po prostu w takim szoku, że przez pewien czas od diagnozy ciężko nam było normalnie funkcjonować. Ale też no jedyne, co nas jakby trzymało przy nadziei, było to, że lekarze mówili, że może to się jeszcze zmieni. Więc tego się trzymaliśmy jakoś tak z dnia na dzień, od badań do badań w sumie żyliśmy, czekając, że może następne badania będą przyniosą lepsze wiadomości, tak? No, i tak od badań do badań przeszliśmy przez ten okres ciąży. W wielkim stresie oczywiście. Ten stres tak naprawdę trwał 3,5 roku. Teraz jest lepiej, tak? Teraz już żyjemy w miarę normalnie. Normalnie, można powiedzieć, że normalnie. Dlatego, że kontrolę serca co 2 miesiące to jest coś, co teraz wydaje się po prostu niczym, tak? Jedziemy na chwilę do szpitala i wracamy zadowoleni, słysząc, że wyniki są coraz lepsze. A zawsze jeździliśmy ze spakowanymi walizkami, tak. I w perspektywie było, dzień miał być kontroli, a wychodziło miesiąc, dwa, trzy w szpitalu. Tak. Plus jakaś operacja nieplanowana na przykład. Więc teraz jedziemy na chwilę, wracamy. I jest normalnie, jest nasza normalna codzienność, którą się bardzo teraz cieszymy, bo tego nie mieliśmy. W którym momencie podjęli Państwo decyzję o założeniu zbiórki i zbieraniu środków niezbędnych do operacji dla Julki? Decyzję podjęliśmy od razu po tym, jak dostaliśmy odpowiedź z Bostonu, że są w stanie skorygować wadę serca Julii, że będą to dwie operacje i że będą to dwie bardzo drogie operacje, bo okazało się, że to jest koszt 2,5 miliona złotych. Ta suma też była dla nas czymś niewyobrażalnym. Tak, trudno nam było uwierzyć, że damy radę to zebrać, natomiast nie było wątpliwości, że trzeba zacząć to robić. I tak najpierw mieliśmy nadzieję zebrać na pierwszą operację z dwóch zaplanowanych. Na pierwszą potrzebowaliśmy około 1 000 000 złotych i tak myśleliśmy o tym, żeby zdążyć zebrać do tego terminu, który został przez Boston wyznaczony, a później będziemy zbierać resztę. Natomiast wszystko potoczyło się tak szybko, że w 3,5 miesiąca mieliśmy zebraną całą kwotę i nie musieliśmy rozkładać tego w czasie. To też było coś takiego dla nas. Nie do uwierzenia, że to się tak zadziało, że tak ludzie bardzo się przy Julce zjednoczyli, że tak szybko nam pomogli spełnić to marzenie o zebraniu pieniędzy na leczenie. Więc było to dla nas ogromnym zaskoczeniem, ten czas, w którym udało się zebrać takie pieniądze, taką ogromną kwotę. Były też osoby, które wpłacały większe kwoty, chociażby też sytuacja, w której dobroczyńca wpłacił tak naprawdę niemalże 200 tysięcy złotych. Tak. Jak Państwo zareagowali, widząc taką sumę? To są wspomnienia takie, które teraz jak wspominamy, przypominamy sobie, to myślimy o tym, to aż dalej się serce cieszy, że były takie sytuacje. To był dla nas też szok. Ja zazwyczaj teraz mówiłam o takich sytuacjach przykrych, tak, że się dowiadywaliśmy rzeczy trudnych, natomiast takie momenty jak wpłata tej ogromnej kwoty, to było coś, co nas podnosiło na duchu, ale też mam wrażenie, tak, mobilizowało wszystkich ludzi wokół do tego, żeby pomagać, tak, bo to jest realne, żeby cel był osiągnięty szybko. I myślę, że to dało też takiego, powiedzmy, kopa zbiórce, że po tej wpłacie też bardzo szybko się ta zbiórka zakończyła i już mieliśmy całość, żeby móc zapłacić za leczenie, za nowe serduszko. Obce osoby tak naprawdę pomagały Państwu wesprzeć Państwa finansowo, ale czy też na przykład zdarzały się sytuacje, w których ludzie odzywali się do Państwa po prostu, tak żeby wesprzeć też mentalnie w tej sytuacji? Oczywiście. Takich sytuacji było mnóstwo i one trwały przez cały czas zbiórki, ale też przez całe późniejsze leczenie Julki, które w sumie trwało ile? Około 1,5 roku, tak? Od rozpoczęcia zbiórki do ostatniej operacji Julki minęło mniej więcej 1,5 roku. I przez ten cały czas mieliśmy wsparcie w postaci
wiadomości, nawet od obcych ludzi, gdzieś tam z drugiego końca Polski, którzy pisali do nas, że obserwują naszą sytuację, obserwują to, jak się czuje Jula, co słychać, co nowego się dzieje, gdy było ciężko, bo były takie momenty, że Jula była w stanie krytycznym w Bostonie. Też otrzymywaliśmy mnóstwo właśnie takich słów pocieszenia i wsparcia, że to się musi dobrze skończyć. I wiedzieli, co piszą. Tak. I do dziś to trwa. Tak, do dzisiaj to trwa też. Było, że ciężko przejść tak z Julką na spacerze, żeby ktoś nie zaczepił, nie podszedł. Osoby, tak, których nie znamy tak naprawdę, a oni nas znają. Tak, czyli ta znają historia tak naprawdę jest inspirująca, wzruszająca i pokazuje, że warto pomagać tak naprawdę. Na pewno tak, na pewno. No, my jako rodzice nie mamy co do tego wątpliwości i ja mam nadzieję, że ludzie, którzy obserwują sytuację, to jak się Julii zdrowie poprawiło, co teraz u niej słychać, myślę, że też nie mają wątpliwości, że przyczynili się do czegoś bardzo ważnego. Tak myślę. Julia przeszła 3 operacje w Stanach Zjednoczonych. Czy może Pani powiedzieć, jak wyglądała sama organizacja takiego wyjazdu, a też jak przebiegła operacja? To znaczy, organizacja wydawała się czymś bardzo trudnym, ale tak krok po kroku załatwialiśmy sprawę po sprawie i tak naprawdę okazało się, że nie jest to nic bardzo skomplikowanego. Oczywiście mieliśmy pomoc fundacji, które opiekują się Julką do tej pory. Mieliśmy pomoc też takich koordynatorów ze szpitala w Bostonie, którzy byli z nami w kontakcie od momentu, gdy okazało się, że Jula do Bostonu trafi na leczenie. Pomagali nam znaleźć tam mieszkanie, pomagali nam zorganizować przelot do Bostonu. Na szczęście Julka nie potrzebowała transportu medycznego, tylko lecieliśmy normalnie samolotem rejsowym. Ale też właśnie no, było to zainteresowanie ze strony Bostonu, jak my sobie radzimy z przygotowaniami do podróży. Przygotowali nam wszystko świetnie tam na miejscu, zaopiekowali się nami zaraz po przyjeździe. Też na miejscu Polonia. Zajęli się nami tak, ludzie z Polonii amerykańskiej, którzy tak, już w czasie zbiórki jakby obserwowali, co się dzieje i gdy dowiedzieli się, że lecimy do Bostonu, zaproponowali pomoc taką jak transport z lotniska na miejsce. Później nas czasami tam odwiedzali w tym mieszkaniu, gdzie byliśmy z Julką. Przywozili czasami jakieś rzeczy, których nam brakowało, albo organizowali transport z miejsca na miejsce, gdy trzeba było nas przewieźć do innego mieszkania z jakichś powodów. Więc naprawdę nie czuliśmy się tam sami, mimo że wcześniej osobiście nie znaliśmy nikogo z tamtych terenów. Poznaliśmy właśnie kilka wspaniałych osób, kilka rodzin, które do końca pewnie już będą z nami i będziemy w kontakcie. Właśnie dzięki Julce ona nas połączyła w ten sposób. Ile czasu Państwo tam spędzili łącznie? To były 2 wyjazdy. Pierwszy chyba około miesiąca, tak? 1,5 miesiąca. 3 i drugi. W sumie. Łącznie około 3 miesięcy, tak. Planowane było, że w 6 tygodni wszystko się zamknie, jeśli nie będzie komplikacji, a niestety i przy pierwszym wylocie, i przy drugim pojawiły się komplikacje. To tak 8-9 tygodni spędziliśmy i za pierwszym razem, i za drugim. Ile czasu było trzeba odczekać po operacji, tak aby Julka mogła wrócić samolotem do kraju? W tym już ostatnim przypadku, jak byliśmy po tej 6 operacji, to od 5 stycznia trwało to do połowy lutego, zanim mogliśmy tak już bezpiecznie wsiąść do samolotu i wrócić z nią do domu. Także to był dość długi okres, bo niestety Jula zawsze, po każdej operacji, z wyjątkiem pierwszej, pierwsza przeszła tak bez powikłań, powiedzmy, a każda kolejna to były niespodzianki, których nie chcielibyśmy mieć na swojej drodze. No ale tak było i tak samo też było w Bostonie, mimo że szpital, no inne miejsce. Natomiast Julka ta sama musiała nam trochę drogę utrudnić. Nam i sobie samej, tak, bo też no, wiele przeżyła. A jak ona zniosła to? To jest małe dziecko tak naprawdę i tyle musiała udźwignąć. Tak, lekarze twierdzą, że ona nie będzie pamiętać tego, co przeżyła, lub nawet może już nie pamięta tego, co przeżyła. Mamy nadzieję, że rzeczywiście tak jest, chociaż na razie też Julka miewa koszmary w nocy. Myślimy, że jednak coś tam gdzieś w podświadomości zostało z tych stresów, które przeżywała w szpitalach.
Ale liczymy na to, że to jest jakiś okres przejściowy, że po prostu gdzieś tam w pamięci się to zamarzy i po prostu nie będzie pamiętać tego, co przeżyła przez te 3 lata. Dobrze, że to stało się tak szybko, tak na wczesnym etapie jej życia, bo myślę, że im byłaby starsza, tym byłoby trudniej to wszystko zrobić, tym więcej by pamiętała i też tym mniejsze byłyby szanse na to, żeby to serce naprawić, bo lekarze powiedzieli, że czas grał kluczową rolę, po prostu jeszcze była na tyle plastyczna, powiedzmy, tak, że z tym sercem dało się zrobić bardzo wiele. W przypadku dzieci starszych niekoniecznie da się naprawić takie same wady serca, jak ma Julka. Więc czas był tutaj bardzo ważny. Widzimy i czujemy, że stan się poprawia cały czas. Każde kolejne badania pokazują, że wyniki są coraz lepsze, stan płuc się poprawia dzięki temu, że serce jest coraz silniejsze. Serce się cały czas regeneruje i liczymy na zmiany na lepsze i na lepsze. Wreszcie Julka zaczęła tyć, co nas niezmiernie cieszy, bo mieliśmy z tym wielki problem. Była bardzo chuda i też nie wiadomo było, czy jej waga pozwoli na przeprowadzenie operacji. Na szczęście udało się i teraz już ładnie przybiera na wadze. Zaczyna rosnąć też trochę do góry. Często publikuje Pani w mediach społecznościowych różnego rodzaju zbiórki. Czy tak naprawdę to doświadczenie, ta historia, którą Panią spotkała, ma jakiś większy wpływ, prawda, na to, tak? Że teraz patrzy Pani na te inne zbiórki zupełnie inaczej. Być może też przez taki pryzmat, że w tym wszystkim też jest nadzieja, na przykładzie Pani córki, że udało się, tak? Oczywiście, że tak. Po pierwsze, przed zbiórką Julki nie mieliśmy wcale Facebooka. Tak naprawdę założyliśmy konto na potrzeby nagłośnienia zbiórki. I od tego momentu dopiero tak naprawdę nabraliśmy świadomości, ile takich zbiórek w internecie jest, bo wcześniej nie było nas tam, więc też nie mieliśmy świadomości, ile chorych dzieci jest w takiej sytuacji jak nasza Julka, ilu rodziców prosi o pomoc. Po prostu nie byliśmy tego świadomi. Natomiast teraz na bieżąco jakby widzimy, że tych zbiórek i potrzeb jest bardzo dużo i tak naprawdę ciężko jest przejść obojętnie. Zdarzyło się w ostatnim czasie też tak, że takiej pomocy potrzebują nasi znajomi albo znajomi, powiedzmy, Julki ze szpitala, tak? Bo tam też z dużą grupą dzieci się tak naprawdę poznaliśmy. Jesteśmy w jakichś relacjach z ich rodzicami też i te zbiórki trwają obecnie. Więc nie możemy udawać, że tego nie widzimy i bardzo chcemy też pomagać i nagłaśniać to, bo wiemy, że im większy zasięg zbiórki, tym większa szansa, że będzie sukces. I chcielibyśmy, żeby każdy mógł się tak cieszyć jak my. Czy za pośrednictwem mediów społecznościowych odzywają się może do Państwa jakieś osoby, które potrzebują też przede wszystkim wsparcia takiego psychicznego? Może pytają Państwa o jakieś rady, jak poradzić sobie z taką sytuacją? Zdarzają się takie sytuacje oczywiście, bo jest duża grupa rodziców chorych dzieci, którzy obserwują nas, znają naszą drogę i wiedzą, że możemy im w tym zakresie pomóc i najczęściej proszą nas o pomoc w zorganizowaniu się już przed podróżą za granicę. Proszą o pomoc właśnie w nawiązaniu kontaktów za granicą. Może nie tyle szukają takiego wsparcia psychicznego, to rzadziej, natomiast bardzo szukają takiego wsparcia typowo technicznego, tak? Jak załatwić pewne sprawy, jak uprościć procedury, żeby jak najszybciej móc wyruszyć z dzieckiem. Przede wszystkim jak zebrać pieniądze, dużo się odzywa. Tak, jak obudzić zbiórkę, padają takie pytania. Co my robiliśmy, żeby po prostu tak szybko nam się udało. Historia Julki jest takim przykładem pokazującym, że jednak wsparcie innych osób potrafi zmienić kogoś życie, potrafi wpłynąć na kogoś zdrowie i miejmy nadzieję, że więcej osób będzie po prostu pomagało innym. Dziękuję Państwu bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy. Dziękujemy, że mogliśmy się podzielić też refleksjami już po takim długim czasie od zbiórki, po niezbyt długim od leczenia Julki, ale cieszymy się, że możemy o tym opowiedzieć i też dać nadzieję innym rodzicom na to, że da się wyjść z bardzo trudnej sytuacji. Oczywiście z pomocą dobrych ludzi wokół.